Dzisiaj pokażę Wam, na czym będzie polegało dbanie o higienę Waszego ekspresu, który jest dla nas jako baristów bardzo ważny, ze względu na to, by utrzymać wysoką jakość espresso. Co będzie nam potrzebne? Proszek do czyszczenia grup zaparzających i portafiltrów. My używamy pulika. Płyn do czyszczenia systemu mlecznego, który będziemy używać do steamera. Oraz granulki do czyszczenia żarem w młynku. Ponadto przyda nam się szczoteczka, ślepe sitko i pojemnik do namaczania kolb. Zapraszam Was do pierwszego odcinka.